Siemanko. Przywitaj się, Grzesiek. No, jest... Siemanko. No. Daj mu się ja nagrał. Dobrze jest. Dobra, witamy w Bangkoku. Przyjedziemy właśnie na Mistrzostwa Świata, na których startuje Paweł. Jesteśmy dopiero w sobotę. Paweł walczył w piątek, już miał pierwszą walkę. W czwartek miał ważenie i otwarcie. W piątek miał pierwszą walkę, którą wygrał z Brazylijczykiem po trzech rundach na punkty, także zarąbiście. Dzisiaj zmierzy się z chłopakiem z Singapuru. Także fajnie. Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby go pomóc, kibicować i miejmy nadzieję, że zdobędzie tytuł Mistrza Świata. Ma bardzo duże szanse na to, także świetnie, oby się to udało. Ciężko na to pracował, bardzo mocno ostatnio trenował, wygrywał walki, miał dwa pasy w tamtym roku, także oby mu się udało też wygrać mistrza ciężką robotą. Dobra, to sprawdźcie teraz, co działo się przez ostatnie dwa dni, jak nas tu jeszcze nie było. Chłopaki mieli nagrywać fajny materiał, zastanawiam się, co im z tego wyszło. Oj, trochę kamera jeszcze krępuje. Dadzą sobie radę. To najważniejsze, także oglądajcie. Się ekipa zbiera, chyba 14 razy, czy, ale 10 tylko walczy. Także będę dawał znać dalej, jak idzie. Lecimy na wagę. Panie i panowie, jesteśmy na Lumpini Boxing Stadium. Tutaj będzie się wszystko odbywało. Teraz jest rejestracja i waga. Później będą jakieś występy. A jutro ogień. Małolat jeszcze zbija wagę. Małolacik, jak się czujemy? Dobrze? Super. Już się teamy zjeżdżają. Team USA. Team Korea. Shamrock Kołcik. Tam jest Szwajcaria. Tu Małolacik musi robić wagę. Jeszcze. Czekamy. I tutaj, nowy mistrz świata. WBC. Team Poland, Team Switzerland, Team Germany, Team USA. Z USA jest i grubo tam. Trener z Phuket, Simbi, przyjechał jako nasz coachu. Idziemy właśnie na wagę oficjalną. Każdy się będzie ważył. Małolat jeszcze pół kilo musisz rzucić, a waży 34 kilo, także lekko nie będzie. Brazylia, Shamrock Coaching, Polska, Korea. Jesteśmy na Lumpini Boxing Stadium. Najbardziej prestiżowy stadion jest w całej Tajlandii, najbardziej znany, z największą historią. Dobra, ważenie orzełka. Przeszły mi świata. Lecimy! Wszystko musi być fajnie skontrolowane. A waga nie jest, nie powiem. Dużo osób. Idealna waga. Pięknie. Jest waga. Pięknie. Waga zrobiona. Super. Ladies and gentlemen, here we go. In 5, 4, 3, 2, 1, let's go!
kolejny dzień dzisiaj, numer 2, dzisiaj zaczynamy walki. Właśnie idziemy na wagę, bo codziennie rano jest waga, na wagę. Ja później wracam, bo ja mam o 16.30 dobrą walkę. Chłopaki mają wcześniej, ale ja idę odpoczywać. O, tam ludzi, a ludzi. A teraz po ważeniu. Co tam się dzieje, Pawcio? Co tam się dzieje? Jak się czujemy? Jest ok? Ciepło ci? Jakieś badania i orzełek gotowy na wojnę. 17 po południu. Teraz która jest? 10? Po 17 jest walka. Cisza przed burzą. A tak to tutaj wygląda wszystko. Yeah!
stadion. Najbardziej znany stadion na całym świecie. Każdy zawodnik Muay Thai marzy, żeby tutaj zawalczyć. Coś niesamowitego. A najlepsze jest to, że finały będą podczas normalnej gali. Także jak Paweł dojdzie do finału, mam nadzieję, że mu się to uda, mocno w to wierzę, to wtedy zawalczy na legendarnym stadionie. Ty! Ty! Ty, Paweł, przecież cię zaatakowałem milicję. Pierwsza walka do przodu. Pięknie. Taką rękę pilotową w nic ci nie będzie, ale ładno masz dużą bransoletkę najważniejsze. Właśnie muszę wam załatwić, żebyście mogli wejść. W ogóle ty, niezły masz dresiek. Gdzie masz swoją żonobijkę? Szamruk ma, to jest dla Szamruka. Waga gotowanie dzisiaj to? Ty fajnie waga, ja stanowisz na piętach więcej, stanowisz na palcach mniej. I obie 50 gramów się doczepili, ściągnąłem badeję, okej. Najważniejsze. Jak walka wczoraj, Paweł? Twarda. Twarda, co? Tak go lałem, cały czas go tak lałem, morda rozkwaszona i nie chciał paść. Normalnie już się 3 razy chodził na nogach, ale nie padł. Najważniejsze do przodu. Tak. Dzisiaj Singapur, tak? Dzisiaj Singapur, no. Singapur to będzie bardziej Thai style, na pewno, bo tam w Thaiowie trenują. Trenerami są Thaiowie. No to idealnie. Dzisiaj będzie prawdziwy tajski boks. Idealnie. Chłopak zrzuca wagę. Też tak latałeś kombinezonem dzisiaj w saunie? Nie biegałem, bo ci mówię, że poszedł się wydać. I było już 150 mniej, ściągnąłem badeję już 100 mniej. Także zależy jak staniesz na wadze. No, to idealnie. Jeden powód na stanu miał 3 razy inną wagę. Tak wyglądają ringi. Ile jest ringów? 5? Na 5 ringach odbywają się walki. W czwartek było ważenie oficjalne, rozpoczęcie. Wczoraj był piątek, były pierwsze walki. Dzisiaj będą ćwierćfinały. W niedzielę półfinały. A w poniedziałek finały. Finały odbędą się na Lumpini Stadium, już oryginalnie, tak? Tu, bo to na Elit walczą tylko tu, na tym środkowym. A, czyli tutaj. Chłopak tam jeszcze musi zrzucić sobie 200 gram. Chłopak z Polski. Także go trener męczy jeszcze. Lecimy do hotelu. Paweł ma czas, która jest 9 rano, tak? 9 rano po oficjalnym ważeniu. Kolejnym, codziennie mają ważenie, żeby każdemu się zgadzało, ale jego walka jest dopiero o 17. Także mamy cały dzień, idziemy teraz na jakieś śniadanko, później odpocząć. Na spokojnie, obiad, wszystko na spokojnie. Ile wcześniej musisz tam być? O 15 gdzieś? No jak o 16, będę przed 16 może. Żeby przed 16, spokojnie, żeby nie oglądać tam za dużo. Jakieś walki, żeby nie wiesz. A jak wam wiązali ręce, jak wiązali na sztywno? Sam się wiążesz? Nie, bandaże nie ma. Nie można plastrów? Nie można po tajsku robić? Co? Wiecie jak to jest po tajsku? W dziesiątkach bijesz, kurwa, to śmiasz. Po tajsku macie zrobiony z takich plastrów kastet na ręce. Komuś z Mikołaja z takiej piochy, to nie, no połama na twarz od razu jest, no. No ale tak to wygląda. W Tajlandii jak się bijecie na stadionie, to wam robią, im macie twardszą pięść, tym lepiej, no. Nikt nie zwraca uwagi na to, żeby o to chodzi, żeby było bardzo twarde. Wszystko już sprzedają na chiński nowy rok. To jest wasz hotel, ten duży? No. Spoko hotel. Pięknie, bogata reprezentacja Polski. Widzicie jak się powodzi tutaj? A my z Grześkiem w hostelu. Bierzemy tuk-tuka. Jedziemy na Khao San Road. Tam mamy z Grześkiem hotel. I jakieś śniadanko. Khao San Road w dzień. Kurde, dawno tu nie byłem w dzień. Ostatni raz to słynne słonie. Spodnie w słonie. Paweł, a spodnie masz? Masz, bo zostajesz do mnie na święta. Chciałem Pawełowi kupić fajny prezent, nie chciał, to dostał spodnie w słonie. Czyli jeszcze lepszy prezent. Klimat Bangkoku. Wszędzie robią jedzonko. Śmierdzi. Jest brudno. Lubię to miasto bardzo. Tutaj tajskie jedzonko, ale to takie, którego turyści nie jedzą, bo jest tak ostre wszystko. Wszędzie jakiś street foodzik, wózeczki z jedzeniem. Sorry. O, patrzcie jakie banany sprzedają.
kurde, tak jeszcze nie jadą. O, ale tu jest już jakieś. Naro banana. Okej, chcecie też? Jadłeś to? To jest zarąbiste. Four. Four with banana. Four with banana. Yes. Lokalne knajpki. Muszę tu kiedyś pomieszkać trochę. Zdecydowanie. Wiecie, cały dzień trzeba coś porobić, żeby Paweł jak najbardziej miał zajętą głowę, żeby nie myślał za dużo o walkach. Później jedziemy. Przed chwilę przed walką, godzinę przed walką. Wiąże ręce, rozgrzewa się i robi swoje. Mocno wierzę, że zdobędzie pas mistrza świata. Już drugi, bo już jednak kiedyś zdobył. 5 lat temu. Także teraz zdobędzie, to będzie drugi, ale ten tutaj to jest najbardziej prestiżowy ze względu na to właśnie, że tu są zawody w Bangkoku. Z ponad 60 krajów ludzie startują. Z ponad 600 uczestników ogólnie w wszystkich kategoriach wagowych. To jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Przyjechaliśmy do Podlumpini. Trzymajcie kciuki. Godzina do walki. Powiem wam, że ja tu mam większe emocje niż Paweł. Ja tak samo. Ja tu chodzę już od paru godzin, już chodzę, już nie mogę doczekać po prostu. Szok. Przynajmniej tu niestety nie było, dzisiaj jestem super. Tutaj smarują oba olejkiem już. Tajska rozgrzewka. Tu polski team. No zaraz startujemy, bo już nasmarowany olejkiem tajskim, który służy tutaj także jako rozgrzewka. Zaraz już lekko się porusza i za 45 minut chodzi walczyć. Przed chwilą jeden Polak wygrał, także świetnie, gratulacje. Paweł już gotowy. Teraz jeszcze tylko trochę się dogrzać na worku i można wychodzić. Jeszcze dwie rundy, znaczy dwie walki. Wchodzimy. Emocje rosną coraz bardziej. Dobra.
zajebiście, chłop. Dawaj, dawaj, jedziemy. Hej! Hej! Daleko! Hej! 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 Brawo! Rób cały czas to, co robisz, tylko więcej ciosów w tej serii, bo atakujesz pojedynczymi. Czuła! Hej! Ale Paweł! Nie czuła! Ma tu walce! Nie czuła! Bardzo dobrze! Dawaj tak dalej Paweł! Cała seria! Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Dawaj! Mieszaj, mieszaj! Mieszaj to! Bardzo dobrze! I teraz na dół, teraz na dół! Chodź nogą! Wyjdzie ręce! Angelo! Dawaj, dawaj! Bardzo dobrze! Dawaj, dawaj! On to poczuł, dawaj Paweł! Paweł, wchodzą te ciosy! Pięknie! Dobrze! Tak dalej! Paweł! To ty presję masz robić! To ty robisz presję! Bardzo dobrze! Dawaj, dawaj! Bardzo dobrze, Paweł! Dawaj, dawaj! Bardzo dobrze! Ręce wyżej! Ręce wyżej! Paweł! Runda jest twoja! Runda jest twoja, pamiętaj! Bardzo dobrze, kończ nogą! Kończ nogą! Ciao.
Andy Francois, the coach of Dylan Fonseca, is going to be every table. Francois, he's going to be in every table. Patrzcie, jaką ma ładną koszulkę. No, to jedziemy na Kostan Rodna, jak już jedziemy. Chłopak też walczył. Jak była walka? Fajnie była, co? Fajnie. Nie zawsze nie wygrywa, ważne, że się walczy. Super, następny raz będzie lepiej. No i pięknie, wszystko do przodu. Jedziemy teraz się ogarniać, jedziemy gdzieś kolację. Paweł do spania, my na Kaosan na chwilę. I jutro półfinał. Masakra. Prawie 2 godziny, czy może 1,5 godziny wracaliśmy, żeby tutaj dojechać. Strasznie ciężko było się przedostać. Korki są takie, że masakra. Pamiętajcie, że jak jeździcie o tej godzinie, zdecydowanie lepiej wziąć sobie skuterek. Na Kaosan jeszcze nie czas na imprezy, dopiero 19. Dopiero później się tutaj zacznie. Coś więcej. A pewnie jakąś piwka się napijemy tutaj dzisiaj. Z chłopakami parę osób przyjechało. Jeszcze spoko będzie. Tak uwielbiam Bangkok. Naprawdę, zawsze to będę powtarzał, że jak się jest w Tajlandii, bardzo, bardzo zobaczyć stolicę, zobaczyć to życie nocne, te piękne miejsca, które tutaj są, pójść na galę Muay Thai, jakieś zakupy i dużo więcej. Właśnie jemy najbardziej śmierdzący owoc na świecie, czyli duriana, ale wybrałem specjalnie Grześkowi duriana, tak jak powinien wyglądać. Patrzcie, on nie może być za miękki, on musi być świeży, właśnie wyciągnięty. Jak wygląda jeszcze tak, czyli nie jest taką ciapką śmierdzącą, to jest bardzo dobry. Super. Grześ je pierwszy raz duriana, ale ten wcale nie jest śmierdziel. Ten jest całkiem dobry. No. To wam oczywiście też jeszcze polecam. Chlebowiec. Nazywa się jackfruit po angielsku. Mangostin. Bardzo, bardzo dobre. Jadłeś kiedyś mangostin? Te kulki jadłeś? Bardzo dobre są, nie? I moje ulubione pomelo. Dobra, koniec na dzisiaj. 21, trzeba iść do spania o 7 pobudka i jutro półfinały. Półfinał z Amerykaninem. Paweł trochę nogi ma obite, ale i tak myślę, że to przejdziemy. Trzymajcie kciuki. Zaczynamy kolejny dzień. Jest 8 rano. Właśnie przyjechaliśmy na ważenie, ponieważ codziennie rano muszą się ważyć, żeby waga się zgadzała. Robią ważenie i o 12 Paweł ma walkę. Dobra. Ważenie. Aj, cześć. Still. Idealnie. Można jeść na śniadanie. Jak się Paweł czujesz? Jak ryba w wodzie. I o to chodzi. A tutaj odbędzie się finał. Jeśli Paweł dzisiaj wygra, to tutaj będzie miał finał. Na stadionie Lumpini, no po prostu petarda. Coś niesamowitego. Kurde, właśnie lekki stres się pojawił, bo nie wiem, co jest grane, że Paweł miał walczyć dopiero za godzinę, a to pokazuje, jakby za chwilę miał wchodzić. On jeszcze nie ubrany, a nie nic. Chłopak teraz miał ciężki knockout obrotowym łokciem. Zawarga do szycia. Ale miał straszny knockout. A teraz chłopak z Polski, półfinał. Yeah! Będzie dobrze. Idziemy po złoto. A jak? Po 2 złota.
Tak, teraz Paweł przychodzi zabrać sprzęt, który musi mieć. Dobra, idziemy się smarować, bo przed chwilą chłopak z Polski wygrał pięknym nokautem w drugiej rundzie. Także jutro walczy w finale o Mistrza Świata. Paweł za godzinkę, nawet nie całą jego walka, wygra, bo wygra. I też mamy jutro walkę o Mistrza Świata już w środku, na stadionie Lumpini, najbardziej znanym stadionie na świecie, Muay Thai. Właśnie zauważyłem, że Pawła przeciwnik kuleje na nogę, czyli ma obitą po kopnięciach pewnie wczorajszych. Także parę dobrych kopnięć na dół, wyłączyć łeb. Dobrze, szybko go, po pierwszej rundzie go już zbadamy. Będzie dobrze. Jeszcze jedna walka, Paweł wchodzi, gościu z USA, ale jak zobaczył Pawła, to już mu się odechciało, także będzie wygrana i jutro finał na głównym stadionie Lumpini. Także, ale najpierw trzeba przejść jeszcze Amerykanina. Trzymajcie kciuki.
how we can get the picture. Yeah.
Mamy finał, mamy finał na Lumpini Stadium. Pięknie. Każdy marzy, żeby na Lumpini zawalczyć. A jest finał Mistrzostw Świata. Lud trzeba od razu. Czekaj, wezmę lud od razu. Mamy finał Mistrzostw Świata. Paweł jest takim kotem, że szok. A wiecie, co jest najlepsze? Wygra, oczywiście, że wygra. Ale zawalczenie tylko na Lumpini Stadium, to jest marzenie każdego. Marzenie po prostu. On reprezentuje Polskę i wygra Mistrza Świata. Nie, idziemy właśnie zakleić oko Pawłowi trochę. Przykładaj tą kostkę cały czas. Teraz tutaj opieka. Będę mu zakładał tutaj. Każdy po kolei się kładzie i szyty. Łokcie rozcinają jak żyletki. Nawet w ochraniaczach rozcinają. Ale to jest bardzo malutkie rozcięcie. To no, nawet to będzie dwa szczy założyć. No właśnie, trzymaj cały czas lód. Nie może ci się opóźnić wejść na oko. No problem. He's not mine. No problem. Są mistrzostwa świata, na każdej walce najostrzejsze walki. Wszyscy moi przeciwnicy rozwaleni. Ja też rozwalony i o to chodzi, ale ja ich gniotłem. I w finale też zginąłem. I mamy Lumpini Stadium. Mamy Lumpini Stadium, to już jest jedno osiągnięcie, a jutro będzie walka na Lumpini Stadium i jeszcze mistrz świata. Trzy walki do przodu. Nie ma nic lepszego. Pierwszy Polak będzie na Lumpini, który wygrał mistrza świata. A to będę ja. Pięknie. O, jak ładne. Patrz, jak to najstarszych lat. Co to? Którego roku? Właśnie nie wiem. O, to old school mocny jest. Jest ostry, czy to patrz, jakie to są. Jakie rękawice, jak oni się rękawicach tu bili. Ty widzicie to? Już teraz takie rękawice, jak nikt by was do walki nie dopuścił. No. Pierwszy pas Lumpini. Ja pierwszy. Ale old school. Te na ręce. Tu jeszcze jak grali na klasycznych tych. Nieźle. Dobrze, zaraz będzie, załatwimy to. No, my już wróciliśmy. Przejdziemy do hotelu, czekamy na Pawła. Musimy pojechać do jakiejś kliniki, żeby sobie jakieś kroplówki witaminowe zrobił. Uzupełnił wszystko, co potrzebuje. I jutro finał. Z finału zobaczycie osobny filmik, ponieważ jest to duże wydarzenie. Także zasługuje na to, żeby wszystko po kolei pokazywać w osobnym filmie. Także zapraszam was jutro na kolejny odcinek. Będziecie mogli zobaczyć, jak Pawłowi poszło w finale Mistrzostw Świata na legendarnym stadionie Lumpini w Bangkoku. Zapraszam serdecznie. Wbijajcie do Pawła na Instagrama. Paweł Podłoga Muay Thai, Podłoga Fighter. I śledźcie na bieżąco. A tutaj zostawcie subskrypcję. Pozdrawiam.